Cześć, witam Was w odcinku poświęconym przemyśleniom i różnym dodatkowym kwestiom związanym ze środowiskiem kryptowalut. Dzisiaj postaram się przejrzeć serwis CoinCheckup, zastanowić się, czy warto na niego zaglądać, skomentować go i przedstawić swoją opinię na temat tego serwisu. Pomysł na ten dodatkowy odcinek przyszedł mi do głowy z powodu pytania, które trafiło do mnie od jednego z widzów, który właśnie w wiadomości prywatnej zapytał się, co myślę na temat tego typu serwisów. Zamiast odpowiadając w postaci tekstowej do pojedynczej osoby, stwierdziłem, że wygodniej będzie nagrać ten odcinek. Może po prostu więcej osób będzie mogło z tego skorzystać. Także zapraszam osoby zainteresowane moją opinią na temat tego serwisu do wysłuchania tego odcinka. CoinCheckup.com, serwis widoczny właśnie na ekranie. Zadanie serwisu jest takie dosyć proste, chociaż nieproste w realizacji. Chce on pokazywać różnego rodzaju dane statystyczne, wyliczane wskaźniki, które mają pomagać nam, inwestorom, osobom zainteresowanym projektami kryptowalutowymi w podjęciu danej decyzji inwestycyjnej, w zastanowieniu się, czy właśnie ten projekt jest godny inwestycji i tego typu właśnie wskaźniki. Także przyjrzyjmy się, co tak naprawdę ten serwis oferuje. Jest on bardzo rozbudowany. Tutaj widzimy, że mamy Market Overview, Global Market Chart, mamy kategoryzowane projekty na poszczególne właśnie segmenty. Możemy sobie przefiltrować i obejrzeć projekty zaliczone na przykład do sektora gamingowego. Oczywiście w kontekście autorów. Tutaj mamy jakieś projekty hazardowe, ciekawe. Także jeśli na przykład chcemy inwestować w kryptowalutę zgodną z naszymi zainteresowaniami, tutaj możemy sobie na przykład wybrać potencjalnego kandydata najpierw na bazie tego, na czym my się znamy, i dalej po prostu zagłębić się w konkretny token, w konkretny projekt, w konkretną kryptowalutę. Weźmy na przykład te analizy. Tutaj mamy możliwość przejrzenia danych dotyczącej analizy fundamentalnej, porady inwestycyjne. Mamy również coraz popularniejsze, z tego co tutaj widać, analizę na podstawie GitHuba. Oczywiście wyliczone tutaj wartości są generowane na podstawie konkretnego wzoru. I tutaj zdecydowanie plus dla tego serwisu jest taki, iż pokazuje on, na podstawie czego, jakich wartości wylicza konkretne właśnie wartości, wlicza konkretną ocenę końcową danego projektu. Początkowo serwis ten dzieli projekty na trzy grupy: na projekt scentralizowany, wpół scentralizowany i zdecentralizowany. Scentralizowany jest to produkt, oczywiście w ujęciu tutaj właścicieli tego serwisu, za którym stoi jakaś firma. Wpół scentralizowany jest to projekt prowadzony przez społeczność, ale z nadzorem właśnie jakiejś fundacji czy organizacji. I projekt typowo zdecentralizowany jest to projekt prowadzony przez społeczność, gdzie decyzje podejmowane są na zasadzie jakiegoś wybranego konsensusu, wybranej metody uzgadniania wprowadzanych zmian. I tutaj w zależności od tego, do której kategorii ten projekt został przez organizatorów tego serwisu przyporządkowany, widzimy, że jest podzielone to na kilka sekcji oznaczanych kolejnymi literami alfabetu. Na przykład mamy możliwość skontaktowania się z zespołem, aktywność na social media. Także biorąc pod uwagę ten serwis i wyrobienie sobie własnej opinii, zajrzyjcie tutaj, zdecydujcie właśnie, w jakim zakresie dany wskaźnik jest dla Was istotny i zobaczcie, w jakim zakresie wartość tego wskaźnika ma wpływ na ocenę końcową projektu. Na przykład tutaj w zakresie właśnie możliwości komunikacji z firmą, z zespołem,
gdzie ta wartość ma 7% wpływu na ostateczną ocenę. Widzimy, że jeśli projekt taki ma któryś tutaj z wybranych kanałów dostępny, na przykład Slack, Telegram czy dowolny jakąś platformę social media, to przyznawany jest mu 70 punktów właśnie w tej możliwości kontaktu. Jeśli na przykład ma podany adres e-mail, to również to jest 30 punktów. I tutaj też należy patrzeć na to obiektywnie, bo same kanały jeszcze nie są odpowiednim wyznacznikiem, bo założenie kanału jest dosyć proste. Założenie, nie wiem, konta na Telegramie, założenie grupy na Telegramie, założenie własnego kanału na Slacku, czy też podanie adresu e-mail jest dosyć proste. Natomiast istotne jest to, jak to jest wykorzystywane przez tą organizację, tak? Czy jeśli my napiszemy jakiś e-mail do tej firmy, do zespołu, to jak szybko nam odpowie, czy odpowie nam osoba, czy odpowie nam bot. I to samo, a nawet większe znaczenie ma właśnie w social media, gdzie popularne są boty i po prostu po napisaniu przez nas jakiejś wiadomości dostajemy tylko zdawkową informację, że na przykład trafiamy do kolejki i wkrótce to zostanie do nas odpowiedź skierowana. Podobne, na przykład kolejna kategoria, aktywność na social media. Tutaj widzimy, że projekt jest uznawany za aktywny w social media, jeśli przynajmniej raz zapostuje na blogu w przeciągu 10 dni, tak samo na Facebooku. Tutaj również patrzyłbym na to lekko z przymrużeniem oka, ponieważ do tego typu aktywności obecnie są wykorzystywane boty i to wszystko się dzieje w miarę automatycznie. Także to niekoniecznie świadczy o tym, że po drugiej stronie jest jakiś człowiek, który może nam tutaj pomóc i to jeszcze pomóc w miarę sensownie. Także tutaj nie chcę omawiać wszystkich tych kategorii, ponieważ myślę, że każdy tutaj z widzów może sobie na to spojrzeć i właśnie stwierdzić, co dla niego jest istotne, a tym bardziej w jakim zakresie wpływa to na właśnie ocenę końcową. Tutaj jest też kilka ciekawych rzeczy z zakresu GitHuba. Forki, obserwujący, gwiazdki. Jest to w podkategorii w zasadzie GitHub Community. W zależności od tego, jaka ta wartość jest, do odpowiednia wartość punktów procentowych jest przyznawana. Na przykład za white paper, jeśli nie jest pusty, co też jest ciekawe, to jest oczywiście 10 punktów w kategorii product. Także dosyć ciekawe, o na przykład jeśli jest roadmap zaupdate'owany, to również mamy 5 punktów w tej kategorii. Coin Strength, Business Company Strength, Professional Investment Banking Transparency. Także tutaj możemy sobie to wszystko dokładnie przejrzeć i zobaczyć, w jaki sposób wpływa to na ocenę końcową. Także tutaj przejrzyjmy sobie na przykład analysis. Teraz jesteśmy w analysis, investment analysis. Oczywiście tutaj również są kolejne wskaźniki wyliczane. Czyli dobre jest to, jak wspomniałem, że tutaj jest opis, można przeczytać, co tak naprawdę to oznacza. Można sobie skustomizować jakąś tam tą tabelę, czyli pewnie sfiltrować i wybrać te dane, które nas interesują. Oczywiście oddzielna podgrupa to jest analiza GitHuba i tutaj również wykresy. Na wykresie znowu niestety jest brana pod uwagę tylko liczba commitów w danym projekcie, co już nieraz podkreślałem, że same commity w zasadzie nie są wiarygodne, a na pewno nie powinny być dla nas decydujące przy wyborze takiego projektu, ponieważ na przykład gdy mamy merżowany pull request z innego brancha, wtedy te commity nie są zaliczane do commitów, GitHub nam tego nie pokaże, na tym wykresie też tego nie widać. Także niekoniecznie może nam to dawać obraz tego, co dzieje się w projekcie. Poza tym w projekcie pamiętajmy o tym, że przeważnie jest jedno niż więcej repozytorium na GitHubie i na przykład jakieś nawet filmiki się włączają. I na przykład w danym okresie czasu, gdy patrzymy na cały projekt, zespół odpowiedzialny za wytwarzanie tego programowania może na przykład przekierować swoje siły i środki czasowe na inny komponent, który jest po prostu w innym repozytorium. I wtedy taki skrypt generujący aktywność na podstawie commitów już, czy nawet pull requestów, czy jakichkolwiek innych wskaźników githubowych
Nic nam nie pokaże z tego względu, iż aktywność jest przeniesiona po prostu w tym czasie na inne repozytorium. Także serwis ciekawy, ale jak to zwykle bywa, nie zwalnia oczywiście nikogo z myślenia. Pamiętajcie, że wszelkie decyzje podejmujecie sami i bądźcie tego świadomi, że to wy za to odpowiadacie. Nikt za wasze decyzje inwestycyjne, zakupowe, odpowiedzialności, z tego co wiem, to raczej nie weźmie. I tutaj ponownie możemy sobie zobaczyć na przykład na przykładzie projektu Ethereum. Ciekawe dane, jak te punkty są wyliczane. Także na pewno tutaj można pochwalić autorów tego serwisu za transparentność, za udostępnienie właśnie wzorów, na podstawie których te wskaźniki są wyliczane. Tutaj macie link do tego przez Rating Formula. Ja to też umieszczę oczywiście w opisie filmu. GitHub Development. Także tutaj widzimy na przykładzie projektu Ethereum i ponownie liczba gwiazdek, liczba forków i tak dalej. Ciekawe też jest, że widzimy Google Search Trends, także to, czy dane słowo związane, słowo kluczowe związane z projektem jest aktualnie wyszukiwane poprzez Google'a. No tu akurat mi się coś nie chce załadować. Możliwe, że po prostu albo to nie było wyszukiwane, albo to jest bardziej prawdopodobne, projekt ten, skrypt na stronie niestety nie działa. Także serwis, tak jak mówię, ciekawy. Na pewno można od czasu do czasu rzucić okiem na takie krótkie podsumowanie, ale też z pełną świadomością tego, w jaki sposób te wartości są wyliczane, co dokładnie jest brane pod uwagę i oczywiście w konfrontacji z tym, jakie jest nasze zdanie na temat poszczególnego wskaźnika. To samo właśnie też podkreślam przy omawianiu swojego rankingu platform do smart kontraktów, że ja tam wymieniłem 10 wskaźników, które są według mnie istotne, ale oczywiście dla niektórych z was może być, niektóre z nich mogą być nieistotne. Może być istotne coś, o czym tam nie wspomniałem i zapewne też tak jest. Dlatego tutaj warto zawsze to pod swoim kątem oczywiście przemyśleć i przeanalizować. Także dziękuję bardzo za wysłuchanie tego dodatkowego odcinka. Zapraszam w razie pytań do sekcji komentarzy. Tutaj będziemy starać się rozwiewać wszelkie wątpliwości. Podsumowując, CoinCheckup uważam za serwis, na który warto zajrzeć, ale nie kierować się nim, a na pewno już nie tylko nim, w zakresie podejmowania decyzji. Jest to takie nice to have, ale na pewno nie must have przy wyboru własnego projektu do inwestycji. Dziękuję, cześć.